Bycie w kontakcie. Nie możesz urodzić dziecka i je porzucić. Musisz się nim zajmować. Czy rozumiecie, co do was mówię? Inaczej mamy do czynienia z przemocą wobec dziecka. O tym już wcześniej wspomniałem. Zatem po ewangelizacji zrobiliśmy kilka rzeczy. A co do ewangelizacji, poprosiłem odwiedzających, aby pracowali. Przyszła pewna dziewczyna z szaloną fryzurą. Zapytałem ją, czy mogłabyś mi pomóc? Ale ja nie umiem kazać. Chwała Bogu. Nie chcę, abyś wygłaszała kazania. Ja się tym zajmuję. To co ode mnie oczekujesz? Mamy pewną starszą parę witającą gości, ale razem z nimi powinny być też małe dzieci, ale one nie przyszły. Tak naprawdę powiedziałam im, żeby nie przychodziły. Zadaniem tej starszej pary jest witać osoby starsze, a ty i jeszcze jedna dziewczyna będziecie witać młodszych. Ale jak mam to robić? Witamy w naszym kościele, przytulić ich i powiedzieć, zapraszamy do środka, to wszystko. O, to jest proste. I powtarzała raz za razem, witamy w naszym kościele. Możecie w to uwierzyć? Nieadwentystka mówiąca, witamy w naszym kościele. Po tygodniu mówiła już, to jest wspaniały kościół, to jest mój kościół. Te nowe osoby już były zaangażowane, a ponieważ coś robiły, czuły się częścią tego. Ludzie, którzy nic nie robią, nie mają poczucia przynależności. Ludzie, którzy nie pracują, upadają. Tylko ludzie, którzy pracują, stają się coraz silniejsi i wciąż przynależą. Ale idźmy nieco dalej. Zatem bycie w kontakcie. Po pierwsze, lekcja pastorska. To były zajęcia z pastorem odnośnie doktryn na zasadzie interakcji, pytania, odpowiedzi, dyskusja i wyjaśnienia. Zatem te nowe osoby miały styczność z lekcjami biblijnymi, oglądając DVD, studiowały w trakcie trwania ewangelizacji, a teraz po raz trzeci podczas tej lekcji pastorskiej. Ci ludzie byli ugruntowani wprawdzie. Wiele osób zostaje ochrzczonych i nie ma nawet pojęcia, w co tak naprawdę wierzą. Ale ci ludzie byli tak przygotowani lepiej niż niejeden wierny mojego kościoła. Po drugie, odwiedziny i rozmowy telefoniczne. Wspomniani opiekunowie rzędów oraz diakoni mieli zadanie. Zadaniem opiekunów było odwiedzić nowe osoby raz w miesiącu. Czy to dużo? Nie. Jedne odwiedziny w miesiącu i jeden telefon w tygodniu. Nauczyliśmy się już, że ochrzczone osoby, których nikt nie odwiedza i nie dzwoni do nich, opuszczają Kościół, ponieważ bycie osobą ochrzczoną wiąże się ze zmianą stylu życia. Nagle znajdujesz się w konflikcie z przyjaciółmi, rodziną i w pracy. Jeśli nie masz wsparcia emocjonalnego, nie dasz rady samemu. Potrzebujesz kogoś w tej wędrówce. Dlatego zadaniem opiekuna jest stała troska. Modli się z nimi i pyta, jak się mają. Może wtedy usłyszeć, o, mamy problemy w pracy. Może wtedy zostać pocieszonym i omodlonym. Powiem całej grupie, żeby się za tobą modliła. Jesteśmy przecież rodziną. Doświadczą w ten sposób Boga. Czyli jedna wizyta na miesiąc i jeden telefon na tydzień. A rolą diakonów było odwiedzanie wszystkich, nie tylko nowochrzczonych. Również raz w miesiącu. Powiedziałem im, przeczytajcie prawo zborowe i zapoznajcie się z opisem stanowiska pracy. Jeśli nie odwiedzacie raz w miesiącu, musicie zrezygnować z tego stanowiska. Mieliśmy 74 diakonów. Ile to wizyt w miesiącu? Moi wierni powiedzieli mi, że nigdy nie mieli tylu wizyt. Nikt nie odwiedzał mnie w ciągu ostatnich 20 lat, a teraz 3 razy w miesiącu. Przesłanie było, zależy nam na tobie. Po trzecie, głoszenie i odkrywanie darów. Kiedy doszły nowe osoby, od razu wiedziały, po co istnieją. Zadaniem Kościoła jest ratowanie zagubionych. To jest celem, dla którego Jezus przyszedł. To jest to wielkie zlecenie. To jest nasze zadanie. Chcesz być adwentystą, to pracujesz. Nie pracujesz, znajdź inny Kościół. Leniwy adwentysta to żaden adwentysta. O tym było głoszone. Następnie rozpoznawaliśmy nasze talenty. Każda osoba miała przynajmniej jeden dar. Pamiętacie przypowieść o talentach? Jedni mieli jeden, inni dwa, a inni pięć. I podkreślałem, aby nie angażowali się w zadanie, co do których nie mają darów. Nie chcę, abyś śpiewał, bo będziesz brzmieć jak osiołek. Ale dobrze, jak zająłbyś się biznesem, bo dobrze radzisz sobie z pieniędzmi. A ty dobrze, jak wstąpiłbyś do chóru. Twoim darem jest opieka nad dziećmi, prowadzenie szkółek sobotnich, pomoc w zespole. Ty jesteś dobry w koszeniu trawy i dobrze, jakbyś dołączył do grupy dbającej o porządek. Każdy został zaangażowany, ale nie chodziło o to, aby teraz uczynić z nich starszych zboru czy członków rady. Ale każdy miał jakieś zadanie. Umieściliśmy listę osób odpowiedzialnych na korytarzu.
Każdy był przypisany do odpowiedniej grupy. Każda grupa miała swojego lidera. Były też kolumny z liderem danego departamentu i pustymi miejscami. I poprosiliśmy, aby każdy wpisał się pod jeden z departamentów. Idźcie i wpiszcie się tam, gdzie sądzicie, że najlepiej się nadajecie, żeby każdy należał do jakiejś drużyny. Z 51 osób, które zostało ochrzczone, jedna pani odmówiła udziału w grupie. 3 miesiące później odeszła z kościoła. Reszta była zaangażowana w pracę i nie opuścili kościoła. Powinniście to rozumieć. Nie tylko, że byli zaangażowani w pracę w kościele, ale również byli angażowani w roznoszenie lekcji biblijnych. Ponieważ do tej pory minęło już 9 miesięcy konkretnych działań plus 10 miesiąc ewangelizacji i do tego 2 miesiące pozostawania w stałym kontakcie, razem 12 miesięcy, pełen rok. A zgadnijcie, co zrobiliśmy w styczniu? Rozpoczęliśmy wszystko od początku i kolejnego stycznia raz jeszcze. W pierwszym roku zrobiliśmy trochę pomyłek, drugiego roku było już znacznie lepiej, a w trzecim roku działaliśmy już jak profesjonaliści. Zatem uczyliśmy ich, jak prowadzić lekcje biblijne. I oni prowadzili je wśród swoich przyjaciół i krewnych, których my nie znaliśmy. Ponieważ to była zupełnie nowa grupa, o której nawet nie mieliśmy pojęcia. Kiedy oni uczyli innych, stali się mocno ugruntowani. Chciałbym, abyście teraz uważnie posłuchali. To jest dość niesamowite. Zatem udzielali lekcji biblijnych i chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że na koniec analizowaliśmy nasze działania i patrzyliśmy na to, co wymaga ulepszenia. To wszystko jest procesem nauki. Nie oczekujcie, że wszystko zrobicie idealnie od pierwszego razu. To jest proces, ale chcę, abyście zrozumieli to. Na początku do kościoła przychodziło od 90 osób, a w najlepszy szabat 120 osób. I to wzrosło od 280 do 340 osób. Nie mieliśmy wolnych miejsc nawet na parkingu. Musieliśmy mieć 2 nabożeństwa w szabat. Ci, którzy chcieli zaparkować na parkingu, musieli przyjeżdżać 30 minut wcześniej. Inaczej musieli stawać na trawie. To są miłe problemy. Ludzie musieli siedzieć w innym pomieszczeniu. Tam umieściliśmy ekran. W kościele nie było już miejsc. I pamiętacie, mówimy tu o Ameryce Północnej i zboże o tradycji anglikańskiej. To nie Afryka. Wydaje nam się, że w ubogich krajach, gdzie potrzebna jest pomoc, są lepsze rezultaty. Ale tak nie jest. Duch Święty może pracować gdziekolwiek. Wśród odwiedzających mieliśmy reprezentantów każdej grupy wiekowej. W wielu jednak kościołach obecne są dzieci i dojrzali wiekiem, ale brakuje 2 pokoleń. U nas jednak byli wszyscy. Do tej pory mieliśmy 2 grupy szkoły sobotniej. Teraz było 16 grup. I to nie były klasy dwuosobowe, ale liczne grupy. Pomieszczenia były przepełnione. Było tak wiele osób, że już nie wiedzieliśmy, gdzie ich umieszczać, a tych grup było za mało. Odnośnie chrztu. W pierwszym roku ochrzciliśmy 9 osób, w drugim 16, w trzecim 23, w czwartym 38 i w piątym 51, a potem średnio było 50 osób na rok. Niemalże w każdy szabat mieliśmy chrzest. Kiedy w kościele co szabat odbywa się chrzest, to wtedy jest to zupełnie inny kościół. Czy nie mam racji? Statystyki w Ameryce Północnej pokazują, że 47% ochrzczonych osób opuszcza kościół w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Nasz wskaźnik utrzymania wiernych był na poziomie 80-85%, zatem osoby raczej nie odchodziły, były zdrowe i silne. W każdy szabat mieliśmy średnio 40 odwiedzających. Osoby, które opuściły kościół 20 lat temu, teraz powracały. Ludzie z innych kościołów przychodziły do nas, a ich pastorzy dzwonili do mnie, prosząc, abym im powiedział, aby wrócili. Ale przecież to wasza rola, odpowiadałem. Przecież ich nie wyrzucę. Jedyne, co robiłem, to pytałem, dlaczego przyłączyliście się do nas? Ponieważ tutaj dzieje się coś niewyjaśnionego, a w moim kościele nic się nie dzieje. Możemy odczuć Bożą obecność na tym miejscu i chcemy być tego częścią. Ale w tym samym czasie mówiłem, że nie mogą być częścią tego kościoła, jeśli będą leniwi. Będziemy pracować, odpowiadali. No to dobrze, mówiłem, ale miałem pewien problem. Nie byłem już w stanie wymyślać nowych odpowiedzialności, bo było zbyt wiele osób. Kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy 11 osób wykonujących wszelkie zadania.
Kiedy odchodziłem z tego zboru, było 260 osób pracujących w nim. Kiedy masz zbór, gdzie tyle osób pracuje i wiesz, za co każdy z nich jest odpowiedzialny, to jest to prawdziwie zdrowy ul. 260 pracujących pszczółek, dokładnie 265. A tutaj macie liczby z mojej pracy doktorskiej, gdzie byłem konserwatywny i zaniżałem liczby. Nasza średnia przeprowadzonych lekcji biblijnych to 250 osób. Zbór, który pierwotnie był pełen konfliktów, teraz nie miał żadnych i nie zajmowałem się adresowaniem żadnych z nich. Podawałem im tylko duchowe jedzenie i pracowaliśmy. Ludzie, którzy nie pracują, stwarzają problemy, a ci, którzy pracują, nie mają na to czasu. Mój ojciec mawiał, daj dzieciom coś do roboty, a nie będą robić głupich rzeczy. I nie chodzi o to, aby z wiernych robić teraz dzieci. Mówimy tutaj o zasadzie. Osoby, które pracują dla Boga, nie stwarzają problemów. Ten zbór stał się modlącym zborem, modlącym się w każdej sytuacji i o każdą rzecz. Przyjacielski zbór. Każdego dnia były jakieś zadania do zrobienia. Każdego dnia były konkretne działania, nie z przypadku. Zrobiliśmy tak zwaną ankietę NCD. To miało pokazać naturalny poziom rozwoju. Miało to zobrazować zdrowie naszego zboru. I mierzono ten wskaźnik zdrowia w różnych częściach świata. Kościoły plasowały się gdzieś pomiędzy 20 a 60%. Każdy zbór ze wskaźnikiem powyżej 65% to naprawdę zdrowy zbór. Udowodniono również, że zbory ze wskaźnikiem powyżej 65% są tymi zborami, które tak naprawdę wzrastają. Ten wskaźnik NCD adresuje 8 obszarów. Modlitwę, małe grupy, ewangelizację, odwiedzanie. 8 obszarów, które były najistotniejsze w Kościele pierwszego wieku, a które możemy znaleźć w Dziejach Apostolskich. Nasz zbór, kiedy się tam przeprowadziłem, wykazywał 32%. Kiedy się wyprowadzałem, wykazywał 80%. Był pośród 12 zborów na świecie, który się zdrowo rozwijał. Był pośród trzech najszybciej rosnących w Północnej Ameryce. Statystyki wzrostu do Ameryki Północnej to 3,2%, a ten zbór miał 18,6%. To powinno wam coś powiedzieć. Pomyślcie o tym. Nie chodziło o to, że byliśmy zdrowym zborem, ale pragnieniem tego zboru było zakładanie nowych zborów. W tej części miasta nie ma żadnego zboru, zatem działajmy w tym kierunku, aby tam powstał. Obecnie jest tam 70 wiernych. Zdrowy kościół to kościół rozmnażający się. Odczuwaliśmy wiatr w żaglach. Ludzie byli szczęśliwi i widzieli Boga w akcji. Widoczny sukces. Do dyspozycji mieliśmy 4 godziny tygodniowo czasu antenowego lokalnej telewizji oraz radio nadające 24/7 w dwóch językach. Przedstawione tutaj dane są zaniżone. Rozmawiając z dyrektorem od spraw mediów, dowiedziałem się, że każdego miesiąca w okresie 5 lat mieliśmy średnią oglądalność naszych materiałów na poziomie 500 tysięcy. Nasi widzowie pochodzili z 80 krajów. Pamiętacie, co wam powiedziałem? Na slajdzie napisane jest 70 krajów, ale we wszystkim, co przygotowywałem na piśmie, podawałem zaniżone wyniki, aby być bardziej konserwatywny. Ale gdy rozmawiałem z osobą odpowiedzialną za media, kontrolowaliśmy to przez miesiąc każdego dnia, a potem każdego miesiąca przez okres 5 lat. I nasza średnia wynosiła 500 tysięcy ściągnięć danych z 80 państw. Pamiętacie modlitwę naszych zborowników, aby nasza praca wywarła wpływ na cały świat? Ludzie dzwonili do nas z Filipin, Australii, Niemiec, ze Szwecji i innych państw naszego globu. Słuchamy kazań i wdrażamy je w naszych zborach. Nasz Kościół się modli, nasz Kościół prowadzi lekcje biblijne. Zaczęliśmy mieć wpływ na cały świat. Kontaktowały się z nami konferencje, unie i wydziały. Trudno mi było nadążyć z tym wszystkim. Zatem zacząłem szkolić członków mojego zboru. Przygotowaliśmy odpowiedni materiał z najważniejszymi punktami działania. Kiedy ktoś dzwonił z pytaniami, wysyłaliśmy go. Informowaliśmy ich, że muszą się modlić i podążać za Bożym planem dla ich zboru. A zatem nasi członkowie byli już teraz nauczającymi. Tak właśnie było. Na tym skończymy moją prezentację. Nie mamy już czasu. Podzielę się jeszcze jedną historią. Możliwe, że już ją słyszeliście. Pewnego razu, podczas porannego sobotniego nabożeństwa, to historia z naszego zboru. Przyszła pewna dziewczyna. To był widok. Miała trzykolorową fryzurę. Fioletowo, zielono, niebieską.
miała krótko przystrzyżone boki, a irokeza po środku. Miała tyle kolczyków na twarzy, że trudno było je zliczyć. Pełno we brwi, w obydwu dziurkach od nosa, wzdłuż linii ucha oraz w wardze. Pierścionki na obu dłoniach, czarne spodnie przesadnie opuszczone, łańcuch dyndający u boku. Kiedy weszła do zboru, czułem się, jakby trzeba było użyć krucyfiksa i czosnku. Trzymaj się z daleka. Kiedy przyszła, nabożeństwo już dawno trwało. A kiedy tylko skończyło się kazanie, wyszła. Nie została na końcową pieśń i modlitwę. Wiecie dlaczego tak? Takie osoby nie chcą, aby z nimi rozmawiać. Chcą, aby dano im spokój. Siedziała na tyle kościoła. Jak tylko powiedziałem amen, wyszła. Miałem za złe członkom, że nikt się z nią nie pomodlił. Święci chcieli śpiewać teraz kumbaya. Ale ważniejszym było, by teraz modlić się z nią, niż śpiewać pieśń. Nikt się nią nie zainteresował, więc wybiegłem za nią na parking. Ona otwiera drzwi swojego samochodu i chce wejść do środka, podbiegłem do niej i zatrzaskuję drzwi przed jej nosem. Nie chcę z tobą rozmawiać. W porządku, zatem ja będę mówić. Nie wierzę w Boga. Zostaw mnie w spokoju. Jeśli w tym momencie chcielibyście się wykłócać, że ktoś powinien wierzyć w Boga, to nigdzie nie zajdziecie. Musicie im samym pozwolić na przytaczanie argumentów. Zamiast powiedzieć jej, że musi wierzyć w Boga, powiedziałem, jesteś pijana. Co takiego? Słyszałaś mnie. Jesteś pijana. Nie, nie jestem. Właśnie, że jesteś. Nie, nie jestem. Jesteś! Przecież nie jestem pijana. Czemu tak twierdzisz? Ponieważ mówisz, że nie wierzysz w Boga, a przyszłaś do kościoła. Coś z tobą nie tak? Co tu robisz? Trochę się zdziwiła. Czemu nie pójdziesz sobie do kina albo do restauracji? Co robisz w kościele, skoro nie wierzysz w Boga? Chyba, że jesteś pijana. A, kumam cię, ale wierzę w Boga, tylko nie wierzę w modlitwę. A zatem wierzysz w Boga, to super. Ale nie wierzysz w modlitwę? Nie. I nie argumentowałem, musisz uwierzyć w modlitwę. Powiedziałem, wiem czemu. No czemu? Bo masz niebieskie oczy. Co takiego? Bóg nienawidzi osób z niebieskimi oczyma. Kiedy się modlisz, On odwraca swą twarz. Nie może cię ścierpieć, ale jakbyś miała taki kolor oczu jak mój, odpowiedziałby. Jesteś wariatem. Co do tego masz rację. Nie będę dyskutować. Przecież Bóg odpowiada na modlitwę, niezależnie od koloru oczu, powiedziała. Mam cię. O co ci chodzi? Najpierw mówisz mi, że nie wierzysz w modlitwę, a teraz mówisz, że Bóg odpowiada na każdą modlitwę. Zdecyduj się zatem, w co wierzysz. O, wpędziłeś mnie w kozi róg. Tak, taką mam rolę. I co teraz mam powiedzieć? Nic. Wierzysz w modlitwę? O, pastorze, teoretycznie tak. Praktycznie zmagam się z tym. Teraz jesteś szczera. Tak, teraz jestem szczera. Opowiedz mi, co się stało. 16 lat zmagam się z narkotykami i pokazała mi ręce. Co 2 godziny musi sobie wstrzyknąć. Jeśli tego nie zrobię, zaczynam się trząść i tracę przytomność. Byłam już w więzieniu i na odwyku. Modliłam się w tej sprawie i Bóg nie odpowiedział. Czy możesz mi powiedzieć, jak się modlisz? Ale po co? Ty po prostu powiedz, jak się modlisz. O Boże mój Jezu, jestem narkomanką, jestem uzależniona, proszę wybacz mi i pomóż mi. O siostro, modlisz się niewłaściwą modlitwą. Co masz na myśli? Skupiasz się na grzechu, zamiast skupiać się na Jezusie. Po tym, jak wyznasz swój grzech, Bóg odpuszcza go. To jest obietnica. Jeśli wyznajesz, On odpuszcza i kropka. Bóg umarł. Krew Chrystusa jest wystarczająca i zadośćuczyniła za ciebie. Wyznajesz i jest ci wybaczone. Nie jesteś już więcej grzesznikiem. Jesteś uczyniona sprawiedliwą. Nie powinnaś się już więcej skupiać na grzechu. Jeśli zapłaciłaś 100 razy za swój grzech, to zapłaciłaś 99 razy za dużo. Ponieważ po pierwszej modlitwie zostało ci wybaczone. Od teraz nie masz się skupiać na grzechu, ale na Jezusie. Ponieważ to, na czym się skupiasz, to właśnie czynisz. To wypełnia twój umysł. Skup swój wzrok na Jezusie, a nie na porażkach. Nie skupiaj uwagi na murach Jerycha albo na olbrzymach. Skup swój wzrok na kapitanie twojego zbawienia. Zatem, kiedy prosisz o wybaczenie, zwróć swój wzrok na Niego. Uznaj ten fakt oraz to, że nie możesz się samemu zmienić. I przyznaj, że to On ma tę moc. Boże, umarłeś za mnie, obiecałeś mi nowe serce i nie wiem, jak to zrobisz, ale wiem, że to zrobisz, bo jesteś Bogiem. I chcę ci za to podziękować. Skup się na Bożej dobroci, na Jego obietnicach, sile i Jego ofierze. Myśl o Nim, a nie o swoim grzechu. Zbyt wiele czasu skupiasz się na grzechu. Zacznij spędzać czas z Jezusem. No dobrze. Nigdy się nie modliłam w taki sposób. No to dobry moment, aby zacząć, powiedziałam. I co się wydarzy? Zobaczysz. Pozwól Bogu działać. On zrobi to, czego ty nie potrafisz. Ale jest inny problem. Co takiego? Musisz udzielać lekcji biblijnych. Że co? Musisz udzielać lekcji biblijnych. Ale ja nie wiem, jak się naucza. To dobrze, bo nie chcę, abyś nauczała.
To co mam robić? Idziesz pod dom, pukasz do drzwi i nic więcej nie robisz, bo ludzie unikają obcych. Wręczasz im DVD z lekcjami biblijnymi i odchodzisz. Drugim razem pukasz do tych samych drzwi, pytasz jak się mają i wręczasz kolejne DVD. Jeśli zadają pytania, odpowiadasz, nie wiem, nie pytajcie mnie, proszę obejrzeć DVD. Za trzecim razem modlisz się za nich. Ale o co mam się modlić? O błogosławieństwo i ochronę. Poza tym zapytaj ich, o co masz się modlić. Jeśli mają raka, módl się o uzdrowienie. O cokolwiek ci powiedzą. Za czwartym razem wejdź do środka. I co wtedy? Obejrzyj te DVD razem z nimi. A gdy obejrzą i będą ciebie o to pytać, odpowiedz, nie wiem, oglądajcie kolejne. A potem módl się za nich i wyjdź. No, myślę, że jestem w stanie to zrobić. Ale co to ma wspólnego z moim ćpaniem? Takie jest sedno. Bóg nie potrzebuje ciebie czy mnie. Ale Bóg wzywa ciebie, bo kiedy pracujesz z innymi osobami i im więcej z nimi pracujesz, tym bardziej stajesz się jak Jezus. I im więcej służysz, tym bardziej wzrastasz. Im więcej nauczasz innych, tym bardziej mocna się stajesz. I abyś mogła wzrastać, Bóg zaprojektował właśnie ten proces. Ellen White pisze, że nie ma wzrostu, dopóki nie zaczniesz pracować dla dobra innych. I mam te cytaty. Pochodzą z chrześcijańskiej służby oraz książki Otrzymacie Moc i z innych jeszcze książek. Kiedy pracujesz dla innych, to sama otrzymujesz błogosławieństwo i wzrost, a osobiście pragnę, abyś wzrastała. Nie wystarczy się tylko modlić, potrzeba też wzrastać. Ellen White pisze, pracuj zgodnie z własnymi modlitwami. Niektórzy chcą się modlić, ale nie chcą nic robić. Jeśli naprawdę chcesz być autentyczny w swoich modlitwach, to działaj w zgodzie z tym, o co się modlisz. Panie, chcę pomóc mojemu sąsiadowi, który jest załamany i biedny. A potem módl się, Boże, daj mi mądrość, co mogę dla niego zrobić. Módl się o Bożą pomoc, abyś mógł wykonać swoją część pracy. Nie módlisz się, aby to Bóg wykonał za ciebie pracę. Nie módl się, aby Bóg troszczył się o biednych, bo to twój obowiązek. Nie módl się, Boże, zewangelizuj tych ludzi. Bóg tobie zlecił ich ewangelizować. Módl się raczej, aby Bóg pomógł ci wykonać twoją pracę. Dlatego powiedziałam jej, aby roznosiła te DVD, aby mogła wzrastać. I nie muszę nic wyjaśniać? Nie. Jeśli będę to robić, będę lepszy i otrzymam zwycięstwo od narkotyków? Tak. A jeśli nie uporam się z narkotykami, nigdy więcej nie przyjdę do kościoła. Dobrze, Bóg z tobą. Na razie. Dałem jej adres do doręczenia lekcji i wręczyłem DVD. Odjechała. Była 12:15. Zadzwoniła o 12:30, 15 minut później. Nienawidzę cię. Nie jesteś sama. Nienawidzę kościoła. Inni też tak mają. Nigdy się już w nim nie pojawię. Rozumiem, ale powiedz dlaczego. Tam, gdzie ją wysłałem, były zamknięte klatki schodowe, do których trzeba się było dostać przez domofon. Dzwoniłam tam, ale nikogo nie ma. Nikt nie otwiera. I dlatego mnie nienawidzisz? Czy modliłaś się, aby Bóg otworzył te drzwi? Nie pomyślałam o tym. No to wskakuj do samochodu i módl się. No dobrze. Kilka sekund później znów dzwoni do mnie. Modliłam się i nikt nie otworzył. Kiedy się modliłaś? Nie zdążyłem nawet włożyć telefonu do kieszeni. No, po prostu modlę się szybko. Ale to nie modlitwa. Kiepskie modlitwy, kiepskie odpowiedzi. Chcesz porządne odpowiedzi, potrzebujesz porządnej modlitwy. Nie stajesz się lekarzem po jednym dniu szkoły. Potrzebujesz więcej czasu. To jak długo mam się modlić? 10 minut? Tak długo, aż drzwi się otworzą. To co, 15 minut? Siostro, chyba nie rozumiesz angielskiego. Mam powtórzyć po rumuńsku? Tak długo, dopóki drzwi się nie otworzą. To co, pół godziny? Dopóki drzwi się nie otworzą. A co jeśli się nie otworzą? To módl się nadal. No ale co jeśli naprawdę się nie otworzą? Wtedy doczekasz emerytury w samochodzie i w końcu umrzesz. Módl się. Boże, możesz mnie zabić, ale nie ruszę się stąd, dopóki te drzwi nie zostaną otwarte. Nie mogę tego zrobić. To wracaj do narkotyków. Ale ja nie chcę tego. To módl się. Ale ja nigdy tak długo się nie modliłam. I to jest twój problem. Nie jestem pewna, czy otrzymam odpowiedź. Dlatego zajmij się modlitwą. Ale pastorze, nie wiem, czy dam radę. Posłuchaj. Pójdę teraz do swojego biura. I będę się modlić w tym samym czasie, co ty. I nie przestanę tak długo, jak ty. Jeśli będziesz się modlić 3 dni, ja również. Nie będę jeść ani spać. Nie pojadę do domu. Kiedy zadzwonisz, że drzwi są otwarte, wtedy przestanę się modlić. Będę się modlić za ciebie, kiedy ty będziesz się modlić. Zjednoczymy się w modlitwie. Mówisz poważnie? Na 100%. Zawsze dotrzymuję obietnicę. No dobrze. Zadzwoniła do mnie o 17:30. Wciąż się modliłem, umierałem z głodu. Płakała. Pastorze, nie uwierzysz, w co się wydarzyło. No dobrze, tylko bez zbędnych szczegółów. Jestem niesamowicie głodny. Modliłam się najpiękniejszą modlitwą, jaką nauczyła mnie mama.
i nic się nie wydarzyło. Byłam sfrustrowana. Wtedy otworzyłam oczy i zaczęłam się wykłócać. Wiem, że jestem grzeszna. Wiem, że na nic nie zasługuję. Ale czy mógłbyś otworzyć te drzwi? Właśnie teraz zaczęłaś się modlić, powiedziałam. Modlitwa to nie poezja, ale otwarcie swojego serca. Dopiero teraz zaczęłaś się modlić. I kiedy tak otworzyłam się i zaczęłam wylewać swoje frustracje i rozmawiać z Bogiem, drzwi od klatki otworzyły się. Wyszedł z nich jakiś wielki afroamerykanin, bardzo umięśniony, z kucykiem z tyłu głowy, w skórzanej kamizelce z trupią czaszką na plecach, motocyklista. Wyszedł ze śmieciami do pobliskiego kontenera. Wtedy przestałam się modlić i wyleciałam do niego. Czy wpuścisz mnie do środka? A po co? Muszę dostarczyć lekcje biblijne pod ten numer. Nie mogę cię wpuścić. Musisz tam zadzwonić. Ale nikogo tam nie ma. No to po co chcesz tam wejść? Chcę zostawić to DVD pod drzwiami. Nie mogę cię wpuścić. Proszę, nie. A tak w ogóle, to jestem wściekły na ciebie. Ale dlaczego? Przecież nawet mnie nie znasz. Ja też prosiłem o lekcję biblijną, nikt się nie pojawił. No to ja dam tobie te lekcje biblijne. To wejdź. Nie, nie. Pastor powiedział, że za pierwszym razem nie mam wchodzić do środka, tylko wręczyć DVD i odejść. Ale posłuchaj, oferujesz lekcje biblijne i ja nigdy nie miałem Biblii w rękach. Nigdy jej nie studiowałem i nie wiem, jak to robić. Chodź do środka i naucz mnie, jak ją studiować. Ale ja nie wiem. Po prostu masz to obejrzeć. Zatem wejdź do środka i obejrzyjmy razem. Pastorze, weszłam do środka. I co? W pewnym momencie wstał i wyszedł. Byłam sama w jego mieszkaniu. Po kilku minutach wrócił z 11 kolegami z paczki motocyklowej. Wszyscy w skórzanych kurtkach z kucykami. Jeden gang. I zaczęłam się modlić o swoje bezpieczeństwo. A ten facet powiedział do nich: koledzy, w zeszłym tygodniu w barze zdaliśmy sobie sprawę z tego, że narkotyki nas zabijają. Bierzemy je już od 40 lat. Zginiemy przez nich. Musimy to przerwać. Po powrocie do domu pomodliłem się po raz pierwszy w swoim życiu. Jeśli jest Bóg na niebie, przyślij do nas anioła, który nam pomoże rzucić narkotyki. I Bóg przysłał nam właśnie tego anioła. Siadajcie i słuchajcie tego, co mam wam ona do powiedzenia. Powiedziałam im, że nie jestem żadnym aniołem. Jestem również uzależniona od narkotyków jak wy. I być może Bóg przysłał mnie tutaj, bo rozumiem wasze położenie. I pastor powiedział mi, że muszę wyznać swój grzech, a następnie uwierzyć, że zostało mi przebaczone i nie skupiać się więcej nad swoim stanem, ale na poznawaniu Jezusa. Ponieważ kiedy jestem wypełniona Jego obecnością, On da mi zwycięstwo i muszę Mu ufać, że tak będzie. I nie mam myśleć o swojej niemocy i swoim grzechu, ale o Jego miłości. Ona właśnie zaczęła głosić im kazanie. Ale pastor powiedział mi też, że nie będę wzrastać, dopóki nie będę brała udziału w ratowaniu innych. I jeśli chcesz odnieść zwycięstwo, nie wystarczy się modlić, ale potrzeba też udzielać lekcji biblijnych. Ale przecież my nie wiemy, jak udzielać lekcji biblijnych. Pukacie do drzwi, wręczacie DVD. Za drugim razem robicie tak, a za trzecim razem to i tamto. Ale my nie mamy takich lekcji biblijnych. Nie martwcie się tym, pastor ma ich pełno. Czy możemy to teraz obejrzeć i zobaczyć, co to jest? Tak, włączcie i obejrzymy razem. I wiesz, pastorze, przez pół godziny oglądali i nawet nie drgnęli. A niektórzy z nich zaczęli płakać. Chłopy jak dęby i płakali. To najlepsze wiadomości, jakie kiedykolwiek słyszeliśmy. Czy możesz nas odwiedzić za tydzień? I wtedy powiedziała mi: pastorze, to był najlepszy dzień w moim życiu. Tak wiele razy chciałam skończyć ze sobą, a teraz naprawdę chcę żyć. I pozwól, pastorze, że powiem jeszcze jedną dobrą wiadomość. Ostatnio brałam narkotyki o 9 z rana. Teraz jest 17:30 i nic od rana nie brałam. I nie czuję potrzeby. Jestem tak zafascynowana Bogiem, że w ogóle mi nie zależy na nich. Pamiętaj, tak długo jak modlisz się i służysz, Bóg jest przy tobie i szatan nie ma dostępu. Jednak jak tylko odłączysz się od niego, szatan znów zaatakuje. Zaczęła regularnie uczęszczać do kościoła i nic jej nie mówiłem. Zdjęła kolczyki, miała normalny kolor włosów, zaczęła przyprowadzać inne osoby i wciąż przychodzi do kościoła. Powiedziałem jej też, w następny szabat podzielisz się swoją historią, ale ja nie umiem kazać. Nie martw się, to będzie w formie wywiadu. Ja będę zadawać pytania, a ty będziesz mówić tak lub nie. To zajmie zaledwie 5 minut. Wciąż muszę powiedzieć kazanie. W następną sobotę po wywiadzie z nią zapytałem, kto chciałby udzielać lekcji biblijnych. Wszyscy podnieśli ręce w górę. Drodzy, muszę wam powiedzieć, że mieliśmy historię w każdy szabat. Każdy szabat przed kazaniem różnego rodzaju historie z życia wzięte. Zbór wiedział, że Bóg jest żywy i wciąż działa. Kościół płonął dla Boga. Czemu nie mamy takich zborów? To był długi proces. To nie była jednodniowa czy tygodniowa modlitwa. I podczas pierwszego roku nie było takich cudownych rezultatów.
Modlicie się nieustannie i pracujecie nieustannie. Dostosowujecie się i zmieniacie nieustannie. Nieustannie czynicie się w pełni dostępnymi i poświęconymi. Ufacie Bogu. Nie robicie tego dla cudów. Nie robicie tego dla niesamowitych wydarzeń i dla 200-osobowych sztów. Nie robicie tego, bo chcecie usłyszeć głosy albo mieć historię, aby się pochwalić. Nie robicie tego dla niczego innego, jak dla Boga i dla służby na Jego rzecz. Niech Bóg zatroszczy się o cuda. Waszym celem nie są cuda. Waszym celem jest znajomość z Bogiem, modlitwa i służba dla Niego. Bycie błogosławieństwem dla innych. Pozwólcie Bogu się martwić. Gdyż im bardziej będziecie z Nim połączeni i wykonywać będziecie pracę dla Niego, tym bardziej Bóg będzie mógł działać i będziecie mieć historię do opowiedzenia.